Wiercenie? Witam wszystkich bardzo serdecznie na siódmym śniadaniu turkusowym organizowanym przez społeczność w Kaliszu. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Orlicz-Błońska, współwłaścicielka szkoły i przedszkola Jagiellończyk w Kaliszu. Witaj, Agnieszko. Cześć, dzień dobry wszystkim. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bym bardzo chciała podziękować za to, że zostałam zaproszona do tak bardzo miłego grona. Serdeczne dzięki. Myślę, że radość jest obopólna, także jeszcze raz bardzo dziękuję. Agnieszko, zanim przekażę Ci głos i zanim nam opowiesz trochę o Waszej historii, o Waszej drodze w kierunku, tak, turkusu, chciałam przypomnieć, że organizatorami śniadań turkusowych w Kaliszu są trzy organizacje, a mianowicie firma Breva, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej w Kaliszu. Zatem, Agnieszko, przekazuję Tobie głos teraz. Słuchajcie, no jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to jest w ogóle dla mnie naprawdę niezwykle miła chwila, w której ja mogę opowiedzieć o tym, czego my tak naprawdę się podjęliśmy i co nam się w gruncie rzeczy chyba można podsumować, no w dużej mierze udało. Znaczy, my, mówię o sobie i moim mężu. I mam nadzieję, że to, co opowiem, będzie jakąś tam, no powiedzmy, inspiracją, bo nie wiem, jakie tutaj mamy grono widzów, natomiast mam nadzieję, że będzie inspiracją dla wszystkich osób, które po pierwsze mają plany, mają marzenia i tak naprawdę zastanawiają się, jak je ugryźć i czy je realizować. Więc mam nadzieję, że pomogę w tym, żeby może kogoś zainspirować. I to chyba by była taka moja misja na dzisiaj. A oprócz tego opowiem o naszej szkole tak ogólnie, dla tych, którzy są ciekawi, jak wygląda szkoła prywatna, no tak może od kuchni trochę. Chętnie opowiem też na pytania, jeśli będą, oczywiście. To co, może zacznę od prezentacji. Przerwę Ci tylko na chwileczkę, może ja powiem, że tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, ta prezentacja nie jest bardzo długa, także bardzo gorąco zapraszamy do zadawania pytań. Można to uczynić na dwa sposoby. Po pierwsze na czacie, a po drugie, jeżeli ktoś ma ochotę połączyć się z nami na żywo i zadać pytanie Agnieszce, to może to uczynić, wchodząc na stronę śniadaniaturkusowe.pl / pytania. Także są dwie drogi i bardzo serdecznie zachęcamy do zadawania pytań. Dzień dobry, ktoś tutaj pisze, pani Alina. Dzień dobry. Dobrze, Agnieszko, także ja już przechodzę na odsłuch teraz. Dobrze, a ja poproszę o prezentację. Słuchajcie, tylko informacja, czy widać tę prezentację. Halo, halo? Tak, widać. Widoczna, jak najbardziej. Dobra, dzięki. Słuchajcie, Szkoła Jagiellończyk jest organizacją pożytku publicznego i chyba to jest najważniejsza informacja, jaką ja bym chciała tutaj podkreślić, ponieważ generalnie utarło się takie myślenie na temat szkół prywatnych, że to jest kura znosząca złote jajka. No nic bardziej mylnego, tak naprawdę jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ale tak naprawdę szkoła to jest misja, w związku z czym chyba nie ma się temu co dziwić. My tutaj, o właśnie, misją naszą jest tworzenie i rozpowszechnianie nowoczesnej edukacji, która jest dopasowana do oczekiwań i potrzeb społeczeństwa XXI wieku. I to jest taka najważniejsza rzecz, którą my robimy i z którą właściwie rozpoczęliśmy naszą działalność, bo no ewidentnie mieliśmy takie poczucie, że szkoły są w Polsce no niedopasowane do tych oczekiwań społecznych, kompletnie gdzieś odizolowane od tego, co się dzieje dookoła. Więc naszą misją jest rzeczywiście tworzenie i rozpowszechnianie tej nowoczesnej edukacji.
no, wizja tworzyć najlepsze szkoły w Polsce. Nie wiem, czy tutaj eksperci od zarządzania, czy od jakichś paradygmatów będą zgodni co do misji i do wizji, że ona jest dobrze stworzona, natomiast no tak to wygląda. My chcemy tworzyć najlepsze szkoły w Polsce, to znaczy właściwie najlepsze szkoły to może brzmi tak bardzo hucznie, natomiast chodzi tutaj tak naprawdę tylko o te szkoły, które mamy, czyli przedszkole, szkołę podstawową i wkrótce liceum, a najlepsze to znaczy rzeczywiście najbardziej odpowiadające temu, czego ludzie potrzebują. Ludzie, mówię, i osoby, które są naszymi klientami, czyli uczniowie, rodzice, ale też oczywiście nasi klienci wewnętrzni, czyli mówimy o wszystkich pracownikach, osobach zaangażowanych w tworzenie tej szkoły. Tak, chwila taka historii. Szkołę otworzyliśmy w 2014 roku po 10 latach pobytu w Wielkiej Brytanii. Tam nasze dziecko poszło do szkoły i my z wykształcenia, ja i mój mąż jesteśmy pedagogami, więc mamy jakieś pojęcie na temat szkół w Polsce i tamte szkoły akurat trafiliśmy na naprawdę wyjątkową szkołę, wyjątkową. I ona nas tak urzekła tym klimatem, który tam był i podejściem do człowieka, nie rzeczywiście takim przedmiotowym, tylko zupełnie podmiotowo, indywidualnie, wspaniała atmosfera, ludzie zaangażowani, różnorodne zajęcia. No to wszystko nas tak zadziwiło, że kiedy postanowiliśmy wrócić do Polski, to pierwsza myśl była taka, że musimy otworzyć tutaj prywatną szkołę, tym bardziej, że akurat, jak się dowiedziałam od fryzjerki, do której przyjechałam, były prywatne przedszkola, było prywatne gimnazjum wtedy, no a nie było prywatnej szkoły podstawowej, więc taka jakby nisza. No hasło przewodnie wtedy było szczęśliwe dzieciństwo, co miało jakby sens, no bo wiadomo, że ta szkoła na początku była tylko dla dzieci z młodszych klas, bo tak otwieraliśmy, na początku była zerówka, pierwsza i druga klasa. Główne założenia szkoły, które właściwie są do dzisiaj, to te codzienne zajęcia od 8.30 do 15.30 i w tym jest cała podstawa programowa realizowana, plus wiele rozszerzeń, bo jak wiecie, że na przykład w pierwszej klasie są załóżmy 4 edukacje, w cudzysłowie, dziennie w szkole państwowej, no to od 8.30 do 15.30 zostaje jeszcze masa czasu i ta masa czasu jest realizowana w ten sposób, że staramy się dzieciom, może to tak dziwnie zabrzmi, rozszerzać horyzonty, czyli pokazywać różne rzeczy, dawać im możliwości do samorozwoju, no i do kreatywności. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo im więcej kreatywnych zajęć my oferujemy, im więcej dzieci się w szkole bawią, tym naprawdę lepsze są z tych przedmiotów, które nazywane są tymi podstawowymi, czyli powiedzmy polski, matematyka, przyroda. Naprawdę się to sprawdza. Oferujemy też zajęcia pozalekcyjne, czyli jeszcze do 16.30 tak naprawdę ten czas jest wydłużony, czyli dzieci tutaj na miejscu mogą wybrać naprawdę szeregu z całego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, czyli to jest jakby ułatwienie też dla rodziców. Rodzice nie muszą dzieci wozić na jakieś zajęcia po mieście i tak dalej, tylko mają to tutaj na miejscu, po prostu odbierają 16.30 i no i już. Oczywiście codziennie mam język angielski, codziennie zajęcia sportowe, no to jest też bardzo ważne, wiadomo, ten angielski, tu też mamy native speakera, ale generalnie no, to taka tendencja jest, że ludzie bardzo przywiązują uwagę do tego języka angielskiego, zresztą no, ma to sens. Klas mam do 16 uczniów, dzięki temu możemy bardzo zindywidualizować nauczanie. W ogóle nie korzystamy na początku z żadnych książek ani zeszytów ćwiczeń, które są bardzo takie, wiecie, uogólnione. Nie robimy czegoś takiego, teraz otwierajcie, otwórzcie stronę numer 16 i wypełnijcie 3 tabelki, które tam są. Nie, my mamy swoje ćwiczenia, znaczy mamy swoje zeszyty, w których dzieci realizują ćwiczenia przygotowane przez nauczycieli, dopasowane do ich potrzeb. Tak to wygląda. No, życzliwa atmosfera tworzona przez zaangażowanych i profesjonalnych nauczycieli, a o tych nauczycielach jeszcze powiem,
bo to jest bardzo ważne, ale ta atmosfera, no to jest właśnie to, co z tej Anglii przywieźliśmy najcenniejsze moim zdaniem. To jest to, że naprawdę staramy się taką tworzyć atmosferę naprawdę zaangażowania, ale też taką po prostu praca, do której chce się przychodzić i szkoła, do której chce się przychodzić. To można to tak uogólnić. No i nauczanie przez doświadczanie, no to generalnie tutaj te zajęcia rozwijające kreatywność i w ogóle cały ten pakiet, zestaw zajęć, które mamy, staramy się jak najbardziej doświadczalnie. Też o tym za chwilę powiem. No i tutaj taka ciekawostka. 1 września rozpoczęliśmy pracę z 13 dzieci, czyli 1 września 2014 roku mieliśmy wynajęty budynek duży, no i 13 dzieci w 3 klasach, zerówka, pierwsza, druga, w tym dwoje naszych osobistych. No to trochę było no ciężkie przeżycie, przeżycie i w cudzysłowie, i nie w cudzysłowie, bo naprawdę trzeba było się nieźle no nagimnastykować, żeby przetrwać po prostu, taka jest prawda. Ta nasza wizja szkoły była tak niecodzienna i tak zaskakująca widocznie, że mało kto w ogóle zaufał nam, że my możemy zrobić coś fajnego. To po prostu było tak abstrakcyjne. Chociaż ja mam odczucie, że my robimy normalną szkołę. To gdzieś indziej jest nie do końca normalnie. Ale prawda jest taka, że no było to na tyle innowacyjne, że po prostu tak to wyglądało. Oczywiście potem z biegiem czasu te dzieci dochodziły. No teraz po 5 latach mamy nie wiem ile procent więcej, bo jest nas 200 osób prawie, dzieciaków, także no, ta sytuacja się zmienia, natomiast no, naprawdę początki były, jakie były. Słuchajcie, tak dla podsumowania, wiem, że nie dociera do ludzi, ale tutaj mam nadzieję, że zwrócicie na to uwagę, że nie ma prac domowych, nie ma dzwonków na lekcje, nie ma ocen, uczniowie noszą mundurki, doceniamy kreatywność i doceniamy zaangażowanie. To są takie najważniejsze chyba rzeczy, które interesują zawsze, no przynajmniej część rodziców, a częściowo to tak naprawdę dzieci są tutaj najbardziej zainteresowane. Naprawdę się tak da, naprawdę tak pracujemy i słuchajcie, i to działa. Nie ma prac domowych, dlatego że my staramy się odpowiedzialnie podchodzić do tematu edukacji, czyli my jesteśmy odpowiedzialni za edukację. Oczywiście ważne jest też zaangażowanie ucznia, my staramy się zaangażować ucznia. Natomiast nie ma tych prac domowych, dlatego że na zajęciach aktywizujemy, ale zajęcia są ciekawe, w związku z tym wszystko, czego oczekujemy, wyników, które oczekujemy, wypracowujemy na zajęciach. Owszem, jest weekendowa praca domowa, krótka, najpierw w edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami dzieci mają obowiązek robić, ponieważ tam jeszcze jest kwestia no, przeczytania notatek od nauczyciela. Natomiast w klasy czwartej bardzo staramy się, żeby te dzieci samodzielnie robiły te prace domowe. No nie ma dzwonków na lekcje, my się po prostu tutaj organizujemy. Samo organizujemy, tak przez chwilę tak samoorganizacja tutaj wybrzmiała. Nie ma ocen, w ogóle w edukacji wczesnoszkolnej nie ma ocen, później są jakby punkty procentowe, szczególnie za zaangażowanie, za pracę na lekcji. To jest ważne, bo oczywiście na koniec roku szkolnego mamy oceny i świadectwa, tak jak każda szkoła. Uczniowie noszą mundurki i to jest naprawdę wyjątkowa rzecz, bo chociaż na początku, szczególnie uczniowie, którzy do nas przychodzą w trakcie roku szkolnego z innych szkół, mają z tym no, chwilę takiego zawahania i może nie problemu, ale no, tak nie do końca, no bo są nieprzyzwyczajeni. Natomiast te mundurki naprawdę są fantastyczne, bo one jakby podkreślają też taką naszą społeczność i właściwie wszyscy uczniowie zawsze noszą mundurki i to jest takie normalne. Tutaj doceniamy kreatywność i doceniamy zaangażowanie, to jest to, o czym mówiłam, że na zajęciach naprawdę staramy się angażować dzieci. My chętnie słuchamy pytań, szukamy odpowiedzi, także dzieci są może bardziej
nie siedzą cicho jak pod miotłą, no tutaj trzeba to powiedzieć, natomiast też ten chaos jest oczywiście w pewnym sensie chaos, jest kontrolowany, natomiast my pozwalamy dzieciom zadawać pytania i dociekać zwyczajnie. A tutaj tak może trochę ktoś uznać, że to takie chwalenie się, ale może nie, dlatego że to, na czym pracujemy, to są projekty, to są ciekawe zajęcia i tutaj na przykład w 2017 roku wyprodukowaliśmy musical, wystawiliśmy go w teatrze, fajna rzecz, bo przez 3 miesiące dzieci z klas 0-4 przez 3 miesiące budowały statek na korytarzu, który był elementem scenografii, śpiewały, wycinały stroje, szyły je na maszynie, a w międzyczasie, robiąc to wszystko, realizowaliśmy naprawdę bardzo dużo elementów podstawy programowej. To nie było takie oderwane, to było jakby jednolite, scalone z podstawą programową. W związku z czym 3 miesiące świetnej zabawy, naprawdę dla wszystkich, trochę nerwów, wiadomo, ale podstawy programowej to zrobiliśmy tyle, że wystarczyłoby pewnie na jeszcze rok. Trochę z tym też był problem, bo na początku rodzice po miesiącu, jak dzieci przychodziły do domu i ciągle mówiły, że rodzice się pytali, co robiliście, no bawiliśmy się, no to trochę takie to było pewnie zaniepokojenie ze strony rodziców, natomiast rzeczywiście my mamy takie przemyślenia i oczywiście robiliśmy sobie ewaluację wewnętrzną i to naprawdę bardzo dużo tej edukacji zrobiliśmy, no i efekt był po prostu niewiarygodny na tej scenie. W 2018 roku z kolei wydaliśmy książkę zapowiadałem, to też były konkursy, tutaj mogę też się pochwalić, że wsparcie merytorycznego udzieliła nam J.K. Rowling, myślę, że Harry'ego Pottera każdy zna, także, ale to był taki ogólnopolski projekt i cała Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom też tutaj miała swój udział, także książkę można wypożyczyć w największych bibliotekach w Polsce. Tutaj tak naprawdę Akademia Kaliska nam tę książkę wydała, także mogę podziękować. W 2019 roku z kolei nagraliśmy słuchowisko radiowe na podstawie też opowiadania, także tu w ogóle musieliśmy zbudować swoją salę nagrań, także studio nagrań, także no, to też było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie tego słuchowiska, zresztą też można gdzieś tam w sieci wysłuchać i można było też w radio kaliskim tutaj usłyszeć na Dzień Dziecka. No i tak, no i przez lata uczniowie wzięli udział w dziesiątkach warsztatów, naprawdę, bo to jest to właśnie, o czym tutaj mówię. O, tu na przykład bardzo fajny, wzięliśmy udział w konkursie Uniwersytetu Jagiellońskiego na maszynę Goldberga, kto jest taki dociekliwy i naprawdę proponuję zainteresować się tą maszyną, jeśli ktoś lubi majsterkowanie, dlatego że oni co roku to robią, w zeszłym roku co prawda tego nie było, ale tam biorą udział i szkoły i osoby indywidualne. Takie maszyny, jakie tam są zrobione, to po prostu no, jest niewiarygodne, ale to świetne przeżycie było. No i różne projekty, widać, o tutaj pani nasza dyrektor w ogródku z dziećmi. No tak, języka angielskiego uczymy się przez doświadczanie oczywiście i ten native speaker i wyjazdy zagraniczne, no to jest taka rzecz bardzo ważna, jeśli chodzi o naszą szkołę, no teraz oczywiście to wszystko jakby jest zablokowane, natomiast te projekty są w toku. Uprawiamy sporty, tutaj też muszę powiedzieć, że nasze dzieciaki są mistrzami w niektórych dziedzinach, także też ta nasza edukacja codziennie, sport jest naprawdę, widać, że się sprawdza. No i tak, pytanie, jak to nam wszystko się udaje? No właśnie, to zdjęcie, które tutaj Państwo widzicie, to jest wyrywkowo nasza kadra cała, wyrywkowo kilka osób z kadry, o może tak powiem, i to jest naprawdę turkus w czystej postaci, bo to wszystko, co robimy, naprawdę wszystko, od samego początku do samego końca udaje się dzięki osobom takim, jakie tutaj mamy. Mateusza, Natalię, Janka,
Justynę i całą masę ludzi. Po prostu te zdjęcia to są tylko te, które ja na szybko znalazłam w komputerze, bo zazwyczaj to oni robią zdjęcia, a nie im się robi zdjęcia. No więc nie mam całej kadry. Natomiast jakby ktoś chciał zobaczyć całą kadrę, to może wejść na naszą stronę www.jagiellończyk.szkoła.pl. Natomiast to, co my robimy i dlaczego w ogóle my mówimy o turkusie w tej chwili, to jest zasługa ludzi. Ludzi, którzy naprawdę biorą pełną odpowiedzialność za to, co robią, co w szkole generalnie nie powinno dziwić, no ale mówimy o wszystkie zadania. Są zaangażowani w to, co robią. Samodzielnie przydzielają sobie zadania i wspierają się nawzajem, gdy ktoś tego potrzebuje i tak jest naprawdę. Zawsze można liczyć na wszystkich i każdego z osobna. No i tworzą atmosferę pracy, do której zawsze chce się przychodzić i wspaniałą szkołę dla uczniów. I ja tutaj może trochę słodzę, ale naprawdę z mojego punktu widzenia, jeśli mówimy o organizacji turkusowej, to właśnie zespół ludzi, którzy tworzą tę atmosferę odpowiedzialności i zaangażowania, to jest właśnie to. No dobra, to dziękuję za uwagę. To jest. Można już wyłączyć tę prezentację. Trochę się rozgadałam, a miało być trochę krócej chyba. Myślę, że było bardzo okej, Agnieszko. Te najważniejsze informacje o szkole zostały nam przekazane. Ja tylko chciałam potwierdzić jako osoba spoza tej społeczności, że ta atmosfera w szkole jest rzeczywiście wyjątkowa. Także to, co mówiłaś, że zaangażowanie uczniów, ale też uczniów, ale również nauczycieli, ich wielka pasja, co widać już, tak jak też powiedziałaś, na stronie szkoły, ale też w praktyce, jest faktycznie widoczne. Agnieszko, mamy jedno pytanie, nie wiem, czy jedno, czy na razie jedno się wyświetla. Zadała je Monika, czy dzieci się oceniają, czy nauczyciel? To naprawdę zależy od nauczyciela. Generalnie są stosowane też takie metody, w których dzieci oceniają siebie nawzajem albo siebie. Natomiast to wszystko zależy od nauczyciela, od tego, jaki on przyjmie schemat, a zresztą to są mieszane metody. Chociaż najczęściej chyba jednak nauczyciele oceniają dzieci. Tak, to taka odpowiedź na pytanie. Ja muszę tutaj powiedzieć, że jeszcze, jeśli mogę, dodać, jeśli chodzi o nauczycieli, bo to nie jest tak, że my mieliśmy tak od razu. My naprawdę długo do tego dochodziliśmy. I to tak naprawdę ja o turkusie dowiedziałam się powiedzmy 1,5 roku temu, może 2. Bo ja nikt z nas nie tworzył szkoły w zamyśle, żeby zrobić organizację turkusową bynajmniej. Po prostu gdzieś ta idea ciągle była i my z tą ideą pracowaliśmy. I dopiero kiedy się dowiedziałam o turkusie, zaczęłam gdzieś przypasowywać to do tego, co my robimy i okazało się, że tak naprawdę my jesteśmy na tej drodze. A z nauczycielami to też tak nie od początku było, dlatego że z tą atmosferą, bo wiecie, też trzeba się nauczyć artykułować potrzeby. My szkoły robiliśmy pierwszy raz, to było dla nas nowe. Praca z ogromnym zespołem była dla nas nowa, my się musieliśmy tego wszystkiego nauczyć, więc czasami zdarzały się duże, powiedzmy, załamania tej atmosfery, ale my to wszystko po prostu jakoś metodą prób i błędów wypracowaliśmy. Więc to nie jest tak, że to było tak od samego początku i kolorowo, ale rzeczywiście do tego dochodziliśmy. O, tak. Mamy kolejny komentarz, tak? Znaczy my tutaj w społeczności często powtarzamy, że ten kolor nie jest istotny, ale istotne jest to, co Agnieszko już powiedziałaś, prawda, że zależało wam na tym, aby z godnością, aby szanować godność każdej osoby w waszej społeczności, w tym również uczniów, tak, aby ich traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo. To jest takie oczywiste, ale w praktyce to różnie wygląda, prawda?
No, myślę, że w praktyce takiej ogólnej tak. Natomiast my zawsze do tego dążyliśmy, bo bez tego szacunku nie zbuduje się no po prostu niczego. Więc jakby szacunek do zespół wzajemny, szacunek my do zespołu, zespół do dzieci, dzieci do nas, no to po prostu to jedno to z drugim jak kula śnieżna. Dlatego to zaangażowanie też nie wzięło się znikąd, tylko rzeczywiście mając osoby zaangażowane, które dzielą się pasjami, uzyskujemy jakby to efekt zwrotny, można to tak powiedzieć. Czyli no to wszystko zależy od ludzi, no. Także jeśli chodzi o szkołę, czy nie o szkołę, właściwie dlatego ja nawiązałam do tego turkusu tutaj, no ten element ludzi jest po prostu dla mnie osobiście najbardziej istotny. My moglibyśmy pracować na dworze, bez budynku, w śniegu i deszczu, dopóki ci ludzie, tym ludziom się chce i ci ludzie tworzą taką ciepłą atmosferę i przyjazną, to dopóty my jesteśmy najlepsi, no po prostu. O, a czyli co jest najważniejsze, na co zwrócić uwagę przy zakładaniu szkoły takiej pełnej zaangażowania? O kurczę. Duże pytanie. No, tak, to znaczy oczywiście no, trzeba zwrócić uwagę na zatrudnienie odpowiednich osób, ale to jest naprawdę trudne, powiem tak, na początku. Bo może jak się wie już od samego początku o pewnych rzeczach, no takich z doświadczenia, ale się nie wiem, bo się nie ma doświadczenia, no tak. No wydaje mi się, to znaczy tak, jak ja zatrudniam osoby do pracy? Przede wszystkim rozmawiam z nimi. Jeśli ja z nimi nawiązuję nić porozumienia, ja widzę, że to są uśmiechnięte osoby, że, no, że naprawdę da się z nimi porozmawiać, bo ta rozmowa nie wygląda w ten sposób, że pytam się o wykształcenie i o doświadczenie i nie wiem, pewnie w korporacjach może takie zamożenie, nie mam doświadczenia. Natomiast no, naprawdę to jest taka na luzie rozmowa. Jeśli te osoby już jakby taka sympatia bije, no to już jest naprawdę na plus. Druga rzecz, oczywiście takie osoby muszą przejść lekcję próbną, a na lekcji próbnej też, no oczywiście jakieś tam merytoryczne rzeczy, ale najczęściej prosimy o przygotowanie rzeczy, które nie są związane tam z podstawą programową czy z jakimkolwiek programem, ale my chcemy zobaczyć, jaki jest kontakt tej osoby z uczniami. I jeśli ten kontakt jest pozytywny, no wiadomo, że na takiej lekcji to każdy się stresuje i tak dalej, więc my bierzemy na to poprawkę, ale to już widać, że taka osoba potrafi nawiązać pozytywną współpracę z dziećmi czy z młodzieżą. No to już jesteśmy w domu, naprawdę. Tutaj jeszcze tylko do tego odpowiednia znajomość tematu swojego przedmiotu, ale to i tak wychodzi w praniu. I tak to wygląda. My na początku mamy umowę na rok zawartą z każdym pracownikiem, bo no rok to jest taki czas tutaj akurat, no, taki wyznacznik od 1 września do 30 sierpnia. I to jest bardzo ważne, bo naprawdę nie wszyscy są w stanie u nas pracować. My jesteśmy tak niestandardową szkołą, że osoby, które mają standardowe myślenie o edukacji, no czasami ja po prostu nie wychwycę pewnych rzeczy. I to takie osoby nawet chyba nie do końca chcą z nami współpracować. Ale to jest dobrze, bo one znajdą sobie pracę w miejscach, w których się czują dobrze. Więc jakby to jest najważniejsze. Więc pod ten rok to naprawdę jest bardzo ważne. Kolejna umowa jest na kolejne 2 lata i po tym my już mamy pewność i te osoby też mają pewność, czy ta praca jest dla nich konkretnie. Więc na to bym zwróciła uwagę, na to konstruowanie może umów i na to, kogo się zatrudnia, chociaż to naprawdę zależy, jak się wyartykułuje właśnie swoje potrzeby, bo jeśli osoba zarządzająca szkołą czy menadżer nie powie, czego oczekuje, no to jakby tego nie dostanie, no bo nikt w myślach nam nie czyta. Gdybyś zakładała szkołę dziś, jakichś błędów byś już nie popełniła. Jakich ja bym
chyba popełniłabym wszystkie błędy. Bo po pierwsze tak, nie dam nikomu recepty na to, jaką szkołę otworzyć. Nie jest to możliwe. Na pewno musi być to szkoła otwarta na innowacje, bo w ogóle innowacje to jest przyszłość. Natomiast jakich błędów bym nie popełniła, to naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo cokolwiek bym nie powiedziała, zaprzeczyłoby w ogóle istnieniu naszej szkoły, bo jeśli bym powiedziała, że na przykład, nie wiem, no, nie otworzyłabym najpierw zerówki pierwszej i drugiej klasy, tylko zerówkę i pierwszą klasę, no to by było bez sensu, bo nie wiedziałabym, ile osób będzie w drugiej klasie, prawda? Więc jakby te wszystkie doświadczenia, które zebraliśmy, to są po prostu na wagę złota. I wiecie, nie jest sztuką nie popełniać błędów, tylko sztuką jest potrafić z nich po prostu wybrnąć i może nie powtarzać ich drugi raz, jeśli się uda. Więc strach o popełnienie błędów jest moim zdaniem zupełnie niezasadny. Nie trzeba się niczego bać. Trzeba po prostu zawsze, ale to zawsze, próbować zrealizować to, co się założyło. Próbować na wiele sposobów, kreatywnie, innowacyjnie, bo jak się nie da jednym sposobem, to na pewno się da drugim sposobem. Zresztą moje motto jest, chyba już wiecie, że jak się nie da czegoś zrobić, to trzeba znaleźć człowieka, który nie wie, że tego się nie da zrobić i po prostu to robi. Więc jeśli ktoś chce z Was otworzyć szkołę, to po prostu róbcie to, trzeba dobrze przemyśleć i elastycznie podchodzić do wszystkiego, co się wydarza, bo naprawdę to nie idzie jak po maśle i zgodnie z planem, ale no, trzeba plan jakiś mieć na pewno. Nie ma więcej. Myślę, że to, co powiedziałaś odnośnie tych błędów, to też jest takie charakterystyczne dla organizacji turkusowych, tak? Bo często w tych społecznościach podkreśla się, że to jest doświadczenie, jakaś nauka, która towarzyszy nam w trakcie wykonywania naszych zadań lub robienia czegoś po raz pierwszy. To jest naturalne, że takie doświadczenia się pojawią, tak? Także myślę, że to też jest bardzo turkusowe. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś kolejne pytania. Jeżeli nie, to ja jeszcze mam na swojej liście. Ja też mam pytanie, jeżeli mogę. To jest pierwsze kolejne. Tak, też wszystkim przypominam, że można w formie wideo zadawać pytania, tak jak ja teraz. Ale tak, bardzo proszę. Pytanie mam takie, bo nie do końca zrozumiałem, jak wyglądają zajęcia. Jakbyś mogła powiedzieć, mają jakąś ustaloną strukturę, jak to wygląda, czy to jest ze względu na przedmiot, czy no, jak to w ogóle jest ustrukturyzowane? W edukacji wczesnoszkolnej wygląda to tak, że dzieci mają zajęcia, jak już powiedziałam, od 8.30 do 15.30. One mają jakiś tam harmonogram, natomiast w dużej mierze to wszystko zależy od nauczycieli, nauczycieli prowadzących. Dzieciaki mają oprócz nauczycieli prowadzących jeszcze nauczyciela na przykład szachów czy zajęć sportowych, więc jakby tutaj konkretnie na godzinę dzieci muszą iść na te zajęcia sportowe i konkretnie z nich o pewnej godzinie przychodzą, no bo to jest wiadomo technicznie musi być jakoś rozwiązane. Natomiast w pozostałym czasie, kiedy zajęcia są prowadzone z nauczycielami, tymi ich prowadzącymi, oni mają dobrowolność, kiedy, gdzie wychodzą, czy wychodzą na przerwę, ile czasu trwają zajęcia, jaka forma jest zajęć, jakie metody pracy. My dajemy całkowitą dowolność nauczycielom, ponieważ mamy do nich zaufanie. Oczywiście my mamy informację zwrotną, jak to wygląda, bo informacją zwrotną jest po pierwsze zadowolenie dzieci, po drugie zadowolenie rodziców, bo uwierzcie mi, że dzieci naprawdę, jak coś jest nie tak, to mówią rodzicom, a rodzice naprawdę, jak coś jest nie tak, to do nas z tym przychodzą, a my się bardzo z tego cieszymy, bo wiemy, że coś możemy naprawić, jeśli jest nie tak. To tak wygląda w edukacji wczesnoszkolnej, natomiast u starszych dzieciaków to mamy normalnie harmonogram pracy 45 minut zazwyczaj, chociaż bywają też takie blokowe zajęcia. Natomiast no tutaj my musimy ustalić harmonogram taki mniej więcej standardowy, no bo wiadomo, że ci nauczyciele są przedmiotowi, więc oni muszą się przemieszczać i to musi mieć jakoś ręce i nogi. Natomiast tutaj jeszcze mamy plany na liceum i ten harmonogram już mamy
przewidziany, przemyślany troszeczkę inaczej, aczkolwiek nie zdradzę na razie, bo od września dopiero liceum, więc... Super, bardzo się cieszymy, że powstanie szkoła na kolejnym poziomie. Ogromna radość dla nas. No jest to ogromne wyzwanie, bo to tutaj mamy taką konkurencję w postaci szkół państwowych, które są akurat, jeśli chodzi o licea, bardzo dobre, dlatego tutaj zdecydowanie będziemy formę zmieniać. No, na taką naprawdę dopasowaną do tego, co dzieciaki potrzebują i jakie są w ogóle realia teraz. No, ale tu nie będziemy o liceum mówić. Okej. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak, ja jeszcze mam pytanie. Jak to się łączy z takimi wymogami, jeżeli chodzi o... No jest, z tego co rozumiem, są jakieś wymogi państwowe co do tego, co musi być w programie. No i znaczy, tak? Że działacie bardzo niestandardowo, to jak wy to wpisujecie w ramy te, nazwijmy, standardowe? Jak to się łączy, żeby to spełniało te kryteria formalne? Tak jak powiedziałam, my realizujemy podstawę programową. To jest to coś, co nas obowiązuje, z czego kuratorium na przykład nas rozlicza, więc to jest realizowane na każdym poziomie. W ilości, bo tu mamy tak bardzo konkretnie, że na przykład, nie wiem, biologii musi być ileś tam godzin w tygodniu, edukacji tam wczesnoszkolnej ileś godzin w tygodniu, angielskiego i tak dalej. Więc to wszystko jest realizowane. Clue jest, jak to jest realizowane. Bo można zrealizować język polski siedząc w ławce i słuchając nudnego wykładu pani, po czym pani zadaje pracę domową, którą trzeba zrobić w domu i na następny raz pani najpierw sprawdza pracę domową, stawia oceny motywujące lub niemotywujące, w zależności od tego, jaka jest pani i jakie ma podejście do edukacji, a można to zrobić w zupełnie inny sposób, czyli motywująco, czyli w postaci projektów, czyli w postaci naprawdę bardzo ciekawych zajęć, wyjść w muzeum i tak dalej, i tak dalej. Także podstawa programowa to jest taka podstawa, którą my musimy zrealizować, zresztą jak każda szkoła publiczna, a na prawach szkoły publicznej, czyli wszystkie szkoły podstawowe. Mamy jeszcze, Agnieszko, jedno pytanie. Czy szkoła jest w trybie edukacji domowej, czy jako niepubliczna od początku? Nie, nie jest w trybie edukacji domowej. To jest szkoła prywatna, niepubliczna, na prawach szkoły publicznej. Czyli tak jak powiedziałam, realizuje podstawę programową, czyli to, co wszyscy realizują, no i, ale forma, metody, godziny, to wszystko już jest płynne i to zależy od nas, od tego, tak naprawdę to wszystko zależy od tego, czego oczekują od nas rodzice, bo jeśli dobrym przykładem są zajęcia pozalekcyjne. W każdym wrześniu, na początku września dajemy dzieciom takie ankiety i rodzicom młodszych dzieci do wypełnienia, jakie zajęcia, jakie aktywności ich interesują. I na podstawie tych ankiet realizujemy zajęcia pozalekcyjne. To są albo płatne, albo bezpłatne, bo to w zależności od tego, kto je prowadzi. Natomiast to jest właśnie takie odniesienie się do potrzeb naszych klientów po prostu. No i tak naprawdę ten schemat, który opracowaliśmy, jest, myślę, wystarczający i to chyba już wyczerpałam właściwie odpowiedź na to pytanie. To podkreślę, że to jest szkoła niepubliczna, natomiast jest realizowana to podstawa programowa. Czy inwestowalibyście w tak duży budynek? Znaczy z perspektywy doświadczeń to powiem, jak to wygląda. Kalisz, nie wiem, czy pani Monika jest z Kalisza, pewnie nie, bo gdyby pani Monika była z Kalisza, to by pani Monika wiedziała, że tutaj nie ma budynków edukacyjnych w ogóle, bo budynek dla szkoły publicznej i niepublicznej to musi być budynek edukacyjny. To jest w ogóle w Kaliszu abstrakcja. Nam się udało, można powiedzieć, w ostatniej chwili wynająć fragment szkoły państwowej, która była akurat na wynajęcie. Gdyby nie to, w ogóle szkoły byśmy nie otworzyli, bo po prostu nie było gdzie. I do tej pory ta sytuacja się utrzymuje, więc z perspektywy czasu
ja nie wahałabym się nawet przez chwilę, bo jak widać wszystko wyszło dobrze. Na dodatek jeszcze muszę powiedzieć, nikogo nie chcę urazić, ale tamta dzielnica, w której mieliśmy tę szkołę na początku, no naprawdę nie jest dobrze kojarzona, więc wiecie, ciasna i szkoła prywatna to po prostu było jak jakieś dwa skrajne w ogóle, dwa skrajne miejsca, więc tak jak powiedziałam, tak naprawdę, no wiem, że tutaj chodzi o pieniądze, to jest pytanie o pieniądze, natomiast no nie jest łatwo na początku, powiem tak, finansowo, no ale jak się coś chce robić i się w to wierzy i ma się ogromne zaufanie do losu i do tego, że to jest właśnie to, co chce się robić, to po prostu trzeba to robić, bez względu na niesprzyjające warunki, bo kiedyś to się uda. Super. Agnieszko, nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, Łukaszu? Tak, czy... jest jeszcze jedno pytanie, ktoś napisał na czacie prywatnym w temacie finansów. Jakie finanse są potrzebne na start? No to trudno jest powiedzieć. Potrzebne są duże oszczędności, nie będę ukrywać. Wiecie, ja nie chcę się zagłębiać w konkretne finanse, bo w tej chwili nawet nie jestem w stanie tego przytoczyć. Po prostu nie pamiętam. Natomiast powiem tak, z doświadczenia wiem, że jeśli sobie coś wyliczycie, ile co kosztuje, to zawsze dodajcie 20% i jeszcze zawsze miejcie po prostu pieniądze w zapasie. Nie straszę, tylko mówię, jakie są realia. Albo kogoś, kto może te pieniądze pożyczyć w łatwy sposób. Bo w innym przypadku, no to jest ciężko. Bo tak jak powiedziałam, zależy jeszcze, jaką szkołę się chce otworzyć, pewnie i gdzie, bo Kalisz jest mało sprzyjającym miejscem na w ogóle na nowe inicjatywy. No tak jest, nie wiem dlaczego, po prostu tak się utarło, ale to jest prawda. Tym bardziej, no ja mówiłam o tym, że my liczyliśmy przynajmniej na taką 30 dzieci. To było takie coś, co my liczyliśmy, bo wiedzieliśmy, że ta nasza oferta jest po prostu chyba najlepsza w Polsce. Ale nie. 13 dzieci łącznie z dwójką naszych. To naprawdę było dla nas dużym zaskoczeniem. Może za słabo doinwestowaliśmy też reklamę, to może tak być. Natomiast tych pieniędzy po prostu nie mieliśmy na reklamę, więc naprawdę przez pierwsze 3 lata to borykaliśmy się z dużym problemem. Takim, no to ja, dawaliśmy sobie radę, ale te pieniądze musiały być jeszcze zewnętrzne, jako zewnętrzne finansowanie. Czy innowacje pojawiają się u Was również w kontekście pracy ze społecznością szkolną? Nie za bardzo rozumiem pytanie. Aneta, pomożesz mi? Nie słyszę. Wyłączony masz głośnik. Tak. Czy innowacje pojawiają się u Was również w kontekście pracy ze społecznością szkolną? Może chodzi o... A może poprosimy Paulę, tak, o doprecyzowanie pytania, bo skoro jest taka możliwość, to nie będziemy zgadywać, co autor miał na myśli, prawda? Tak, bardzo proszę. Bo innowacje, jeśli chodzi o innowacje, głównie, czy tak naprawdę my jesteśmy jedną wielką innowacją. Natomiast no trudno powiedzieć, czy mam się odnieść tutaj do szkół państwowych, czy na jakiej zasadzie, bo nie wiem. Bardzo proszę o doprecyzowanie, bo nie chciałabym strzelać. Tam jeszcze wcześniej chyba było jakieś pytanie. Nie można do niego wrócić pewnie. Jakie pieniądze zobaczymy na początku. Niestety nie powiem. O tak, wsparcie. Tak, słuchajcie, ja wam powiem tak. My wcześniej prowadziliśmy inne przedsiębiorstwo za granicą, więc jakby jakieś pojęcie mieliśmy. Natomiast ta szkoła jakby była dla nas o tyle motywacją, że po pierwsze wiedzieliśmy, w ogóle mieliśmy pojęcie na temat edukacji. To jest pierwsza sprawa, ważna. Czyli jak ktoś chce otworzyć szkołę, to musi mieć jakieś pojęcie. Dobrze by było przynajmniej. Po drugie, mieliśmy dzieci w wieku szkolnym, no i taka motywacja to jest chyba już jakby, no, większej nie można.
Także to i te dzieci nasze w tej szkole były o tyle ważne jakby przez ten proces, który przechodziliśmy, że my mieliśmy też feedback ze strony dzieci, czym się podoba, co im się podoba, co im się nie podoba. My mogliśmy to w jakiś sposób też zmieniać i po prostu my ich słuchamy, co oni mają do powiedzenia i na tej podstawie też, no bo to, co my sobie wyobrażamy, to jest jedno, a to, co ci nasi klienci, no bo uczniowie są naszymi klientami, sobie wyobrażają, to też jest drugie. Więc trzeba to jakoś umieć wypośrodkować, no jeszcze oczywiście są rodzice. Także no tak to wygląda. A tutaj widzę, że czy pracujecie ze społecznością całościowo? A, chodzi o rodziców. Tak, myślę, że to chodzi o rodziców. No teraz to jest taki problem trochę, bo rodzice nawet do szkoły nie wchodzą. No tak, to jest coś, co musimy dopracować. Powiem szczerze, bo ja przedstawiłam wam tylko same najlepsze strony, prawda? Są pewne rzeczy, nad którymi my pracujemy. Społeczność szkoły, to znaczy tak, my mamy wsparcie, bo na początku po prostu nie do końca nam ludzie ufali, no bo przylecieliśmy tam nie wiadomo skąd, nikogo nie znaliśmy, otworzyliśmy szkołę w miejscu, w którym wszyscy się w ogóle znają, a nas nikt nie znał, więc jakby to zaufanie było naprawdę na bardzo niskim poziomie. Ale ono po prostu rośnie i my je wypracowujemy właśnie tym, że rozmawiamy z rodzicami. Naprawdę chętnie tutaj witamy rodziców, za każdym razem, czy mają coś dobrego do powiedzenia, czy coś złego, bo no, to jest ważne, żeby mieć z nimi kontakt, więc mamy z nimi ciągły, stały kontakt. No teraz on jest trochę utrudniony, nie powiem. Natomiast no, myślę, że przykładem na to, jaka jest współpraca, tak generalnie mówiąc, jest to, że ostatnio jedna z mam zadzwoniła i zaproponowała pomoc rodziców, jakbyśmy jakąś chcieli, jeśli chodzi o sadzenie kwiatków na zewnątrz, czy malowanie placu zabaw. Więc myślę, że niech to będzie jakąś odpowiedzią na to pytanie. Zresztą też organizujemy spotkania z rodzicami i takie imprezy, znaczy organizowaliśmy, no można powiedzieć organizujemy, będziemy się odnosić do tego, co jest przez tę sytuację. Więc staramy się, żeby ta społeczność była jak najbardziej zwarta. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Ale jeszcze tylko dodam, to jest bardzo ważne, naprawdę ważne. Czy poza procesem edukacyjnym opiekujecie się społecznością? Pani Paula mnie tutaj po prostu opiekujemy się społecznością. No i znowu pytanie, co przez to rozumieć? Znaczy ja myślę, Agnieszko, że między innymi też może być to pytanie dotyczyć na przykład w tej współpracy z rodzicami, prawda? To, co już powiedziałaś. To znaczy tak, słuchajcie, jeśli chodzi o opiekowanie się, no nie wiem, czy te funkcje... Bo proces edukacyjny to jest jedno, jeszcze są takie funkcje wychowawcze, więc jest taki podział, myślę, że jasny dla wszystkich, że my zajmujemy się edukacją, a rodzice nas w tym wspierają, a rodzice zajmują się wychowaniem, a my ich też w tym wspieramy, więc jakby jest taka obopólna współpraca, jeśli chodzi o uczniów. Natomiast czy się opiekujemy społecznością, no to tutaj naprawdę szeroko, no bo opiekujemy się kontaktami ze społecznością, opiekujemy się wszystkimi, na przykład udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, więc jakby pod tym względem. No i pielęgnujemy tą atmosferę, więc to jest poza procesem edukacyjnym. Okej. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, Łukaszu? Czy to są już wszystkie, czy wszystkie zostały zadane? Nie. Ja mam jeszcze tak pytanie co formalizmów, bo generalnie ja nie do końca wiem, jak to szkolnictwo publiczne działa w kontrze, że tak powiem, do takiej niestandardowej formy. I pytanie, czy macie jakieś kontrole zewnętrzne? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie to wygląda? No my podlegamy normalnie kontrolom, takim jak podlegają wszystkie szkoły, czyli kuratorium, no i względnie sanepid, jak tam miałby jakieś zastrzeżenia. Natomiast kuratorium tak, no
standardowe kontrole, które są, dotyczą także nas. Więc tak, nie wiem, jak jest w szkołach państwowych, trudno mi się tutaj nawet odnieść. Tej papierologii trochę jest, nie powiem. Natomiast z komentarzy osób, które są związane z szkołami publicznymi, bo mamy tutaj kilku nauczycieli, którzy pracują i w szkole publicznej, i u nas, wynika, że papierologii jest u nas dużo, 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 dużo mniej. Co to ogólnie oznacza w kontekście szkół państwowych, to nie wiem. No my staramy się, żeby po prostu cała energia szła w to tworzenie, tą kreatywność, a nie wypełnianie jakichś papierków, które są niepotrzebne. Ale no, niektóre rzeczy są niezbędne, takie jak wypełnienie tam dziennika i jakieś tam inne, którymi się pani dyrektor zajmuje. Mamy panią dyrektor tutaj od spraw pedagogicznych i ona zajmuje się tym nadzorem pedagogicznym. Okej, to nie wiem, Łukaszu, czy są jeszcze jakieś pytania, bo będziemy powoli pewnie zmierzać ku końcowi, ale są, no to świetnie. Tak, ja jeszcze, bo to jest dla mnie bardzo ważne, połączyć ten standardowy, że tak powiem, model z tym, co wy robicie. I z tego, co zrozumiałem, to tutaj system oceny, a w zasadzie ocenianie wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, więc ja, że to szkolnictwo standardowe, nazwijmy to, no, stoi na ocenach, no i jak macie te kontrolę, czy po prostu spełniacie pewne kryteria formalne, to na pewno musicie te jakieś oceny pokazać też, jak dany uczeń przejdzie do innej szkoły typu liceum, które nie będzie właśnie liceum, no to też musi jakieś oceny wykazać, więc pytanie, jak to się łączy z tym standardowym modelem wtedy? No łączy się to w prosty sposób. My mamy świadectwa takie jak każda szkoła, czyli na koniec roku szkolnego i na półrocze w klasach 4-8 jesteśmy zobowiązani wystawić oceny. I koniec, kropka, i jakby to w ten sposób wygląda. Natomiast cały ten system pomiędzy, to jest system troszkę inny, dlatego że my wychodzimy z założenia, że jakby ten system procentowy jest dużo lepszy, bo nie demotywuje uczniów. Jak to działa? W klasach 4-8 powiem, bo w klasach edukacji już na szkole i tak jest ocenianie, oceniają panie wychowawczynie, i jest to ocena opisowa. Ta ocena procentowa to jest większość jest złożona z oceny procentowej za pracę na zajęciach. Bo tak jak mówiłam, jest to dla nas ważne, żebyśmy my wiedzieli, że uczniowie podążają za tokiem lekcji i wtedy my mamy pewność, że są osiągane pewne cele, które sobie założyliśmy dla każdego ucznia osobno. Natomiast no i są tam jeszcze, w starszych klasach są sprawdziane i tak dalej, czy te prace domowe, na przykład indywidualne, to się składa i to one też są procentowe. Plus jest ogromny taki, że nie ma na przykład jedynek, czyli to nie mamy takiej demotywującej oceny. Dodatkowy plus jest taki, że naprawdę uczniowie oprócz tych ocen procentowych za pracę na zajęcia, ze wszystkich sprawdzianów czy prac domowych, mogą swobodnie poprawić sobie ocenę w swoim tempie i w dowolnym momencie. Czyli tak naprawdę nam zależy na tym, żeby dzieci motywować tymi procentami. No, ale żeby uzyskać oceny końcowe, procenty potem przekładają się na te oceny końcowe, czyli są widełki jakieś, czyli na koniec roku szkolnego dziecko dostaje, ma tyle i tyle procent, co się przekłada na taką i taką ocenę. Co jest ważne, w naszym dzienniku, który sam stworzyliśmy, każdy uczeń ma wgląd w każdym momencie na swoją ocenę procentową i na to, na jaką to się ocenę przekłada końcowo. Więc oni mają świadomość tego, że na przykład okej, trochę mi tu brakuje, trzeba się wziąć do roboty, to będę miała, nie wiem, piątkę, albo okej, już mam zdrową piątkę, już więcej nie potrzebuję i będę sobie lawirował. To jest też uczenie ich odpowiedzialności, oni to widzą, to nie jest tak, że te oceny po prostu się pojawiają na koniec roku, więc to taka odpowiedzialność już od samego początku. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że tak naprawdę nie ma tych jedynek, bo ja wiem, że te jedynki są tak demotywujące, bo czasami w tych szkołach, jak ja słyszę opowieści, nie chcę urazić nikogo naprawdę, ale no słyszę takie opowieści, że tam nie przyniósł długopisu jedynka, dłuba w nosie jedynka, no wiecie, no to po prostu nie tędy droga.
No więc nie wiem, chyba to odpowiedziałam na pytanie odnośnie ocen. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe teraz, jak to wygląda. Świadectwa są takie jak wszędzie. Prosimy o filię Waszej Szkoły we Wrocławiu, życzymy dalszych sukcesów. No Pani Joanno, bardzo dziękuję, ale założenie jest takie naszej firmy, że my filii żadnych nie będziemy mieć na pewno, bo z założenia jest to kameralna szkoła i chociaż będziemy mieć niedługo trzy jakby filie, to nie można nazwać, trzy oddziały można powiedzieć, to założenie jest ciągle takie samo, ponieważ ja mam takie poczucie, w ogóle mamy takie poczucie, że przy większej ilości tych szkół, mieliśmy takie propozycje już, żeby gdzieś tam otworzyć w Radomiu, nie pamiętam, przy większej ilości takich szkół po prostu to by nam się rozjechało, a to nie o to chodzi. Pielęgnujmy to, co mamy, róbmy to, co robimy najlepiej i cieszmy się z tego, bo to jest naprawdę no, fantastyczna w ogóle praca robić takie ciekawe rzeczy. Łukasz, nie wiem, czy ty masz jeszcze jakieś pytania, albo są jeszcze może pytania na czacie, jeszcze pojawiło się. Turkusowa szkoła. Ja myślę, że tutaj jest trochę mylenie pojęć, ponieważ, chociaż nie wiem, Montessori to jest sposób pracy na zajęciach. Ja to tak rozumiem. Natomiast turkus odnosi się do organizacji. To jest moja interpretacja. Turkus odnosi się do organizacji. My jesteśmy organizacją, chociaż mamy szkołę, to jest ciągle organizacja, ale mamy swój zarząd, mamy swoich menadżerów i tak dalej, więc jest to trochę inny twór niż szkoły państwowe, więc jest to przedsiębiorstwo, ale jeśli chodzi o Montessori, to jest to sposób pracy na zajęciach, wykorzystujący pewne metody, czyli raczej nie ma tutaj z turkusem. No nie wiem, jak jest turkusowa szkoła Montessori, no to też może. Myślę, że to organizowanie pracy w organizacji na zasadach turkusowych to bardziej taka filozofia, tak? Zarządzania, taka bardzo szeroka. Taki mindset, bardziej filozofia właśnie zarządzania. Tak, bardziej odnosi się do zarządzania, a Montessori bardziej właśnie do metod wykorzystywanych na zajęciach. Tak mi się wydaje. Ale to było bardzo ciekawe. Okej, Agnieszko, powoli będziemy zmierzać ku końcowi. Nie wiem, Łukaszu, czy są jeszcze jakieś pytania może na czacie? Nie, na czacie na razie nie ma. Ale przepraszam, że ciągle, może na tą samą nutę, ale to jest bardzo dla mnie ważne. Te formalizmy w Polsce są niestety jakie są i tutaj jestem mocno przezorny, bo rozumiem, że przedmioty są wyznaczone takie jak w szkolnictwie, tylko sposób prowadzenia zajęć jest zupełnie inny, a na koniec świadectwo jest takie, jak być powinno według tego systemu standardowego. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak, szczególnie w starszych klasach. Znaczy tak, ta minimalna ilość przedmiotów, która nas obowiązuje, ona musi być. I to jest podstawa. I w młodszych, i starszych klasach. To, co my od siebie dodajemy, to jest zupełnie coś innego. Jeśli nam wystarcza czasu, dodajemy różne zajęcia dodatkowe. W tym przedziale od 8.30 do 15.30. No, wiadomo, że w 8 klasie to już w ogóle na nic nie ma czasu. Więc jedyne, co możemy zrobić, to ciekawie prowadzić te zajęcia. Natomiast przedmioty muszą być takie, jakie są określone w ustawie i świadectwa także. Nawet są szkoły, jest nauczanie domowe, to są szkoły demokratyczne i nawet w szkołach demokratycznych także jest egzamin końcowy, w którym jest świadectwo, takie standardowe, normalnie takie, jak każdy dostaje. Więc tutaj nie ma odejścia, nie ma opcji. Zanim Łukasza zapytam, czy są jeszcze jakieś pytania, to ja jeszcze pozwolę sobie jedno zadać. Agnieszko, powiedz mi, z czego jesteście szczególnie dumni? No z czego? No z zespołu. No. Z czego my możemy być bardziej dumni? Ja to po prostu naprawdę nie wiem, jak to się stało.
Nie wiem, ale po prostu jestem naprawdę, w ogóle mam wyrzuty sumienia, że nie pokazałam zdjęć wszystkich nauczycieli. Błagam, wejdźcie sobie na naszą stronę i obejrzyjcie to tablo, bo po prostu teraz mam wyrzuty sumienia. Natomiast nie no, no, gdyby nie ten zespół, to by nie powstało. Więc owszem, filozofia jakby podejścia, fakt, że my ufamy im i rozmawiamy i naprawdę dobrze się czujemy razem. No i gdzieś ten wybór tych osób też jest jakiś tam ukierunkowany, no nie oszukujmy się. Ale no to oni to otworzą. No także bezwzględnie, definitywnie zespół. Od A do Z, żeby była jasność. Wszystko. Super, bardzo serdecznie dziękuję. Więc jeszcze zapytam Łukaszu, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie, nic nie widzę. Nic nie widzisz. Dobrze, Agnieszko, to ja myślę, że bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Tutaj dyscyplina czasowa została dotrzymana. Ja myślę, że to będzie nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że w ciągu, nie wiem, roku czy dwóch spotkamy się ponownie i powiesz, co u Was słychać. I wtedy rozpoczniesz od krótkiej prezentacji wszystkich nauczycieli. No, będzie trochę potrwało, nie wiem, czy w tej dyscyplinie czasowej wtedy zmieścimy, ale bo nauczyciel, to znaczy nauczycieli, ja mówiłam o całym zespole, żeby była jasna. O, super. Wiecie co, mam nadzieję, że ja Was zainspirowałam, bo tak sobie teraz myślę, że te niektóre pytania, mam nadzieję, że Was nie wystraszyłam, bo naprawdę pieniądze nie są najważniejsze. W ogóle pieniądze to jest taka rzecz, że zawsze się je da zorganizować, bez względu na to, co by się nie działo, więc idźcie, róbcie to dobrze, róbcie to z pasją i będzie wszystko super. To dla tych osób, które mają ochotę otworzyć szkołę. Okej, także Agnieszko, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim osobom również dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na kolejne. Termin i dokładne namiary zostaną przekazane w ten sposób, w jaki zawsze się komunikujemy. Zatem jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dzięki bardzo, do widzenia. Bardzo się cieszę. Jakby to proszę o kontakt przez maila, przez naszą stronę. Ja chętnie pomogę, jak będę mogła. Mówię, nie udzielę żadnych jakichś złotych porad, ale może gdzieś jakoś coś chętnie pomogę. Świetnie. Ostatnio nawet spotkałam się skontaktowałam się z osobą, która była gościem śniadania we Wrocławiu i też pani Mycielska wspominała, że bardzo dużo osób się z nią kontaktowało po spotkaniu, także mam nadzieję, Agnieszko, że ty też będziesz tutaj miała możliwość skontaktowania się z wieloma osobami. Słuchajcie, im więcej nas będzie, im więcej będzie dobrych szkół w Polsce, tym lepsza będzie edukacja. Bo to widać teraz po tej naszej szkole, że coraz więcej osób otwiera oczy, że kurczę, coś jest nie tak z tym standardem, z tym wciskaniem tych dzieci w tą niejakość. Więc im więcej będzie szkół takich, tym lepiej, naprawdę. Także okay. Trzymam kciuki. My też, bo myślę, że będzie to z korzyścią dla całej społeczności, prawda? Myślę, że tak. Dla tej całej społeczności lokalnej i ogólnokrajowej, jak tak, najbardziej. Tak, tutaj taki jest paradoks trochę, bo z jednej strony im więcej jest jakichś podobnych instytucji, tym no większa konkurencja z jednej strony, no ale z drugiej strony akurat w tym przypadku to tym lepiej, bo do tej pory szkoły prywatne to miały taki, gdzieś tak się myślało, to trzeba się zapłaci, tam dziecko przejdzie z klasy do klasy i tak dalej, no to w ogóle tak nie wygląda, więc myślę, że warto naprawdę promować te nowe idee tutaj, nie bać, iść do przodu. Ludzie są coraz bardziej otwarci, naprawdę. Jeszcze tak w nawiązaniu nawet do książki Laloux, Fryderyk Laloux pisze, że w tym obszarze edukacji jest chyba najwięcej do zrobienia. Jak w wielu organizacjach, w różnych branżach, różnego typu, różnej wielkości te elementy turkusu się pojawiają, tak wydaje się, że tutaj w obszarze edukacji jest jeszcze, no niestety, bardzo dużo do zrobienia. A czy wiesz, Anna, to dlaczego tak jest? Ja wiem, dlaczego tak jest, bo my nie jesteśmy ani przedsiębiorstwem komercyjnym, ani szkołą publiczną.
To jest po prostu takie totalne pomieszanie, bo z jednej strony musimy wypełnić te same rzeczy, które wypełniają te budżetówki, które są gdzieś tam, wiadomo, nie będę mówić, a z drugiej strony my jesteśmy przedsiębiorstwem, które wiadomo, podlegamy prawu rynkowemu i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy takie trochę rozdwojenie jaźni jakby. Myślę, że dlatego nikt się tym nie zajmuje, bo to w ogóle jest niszowa rzecz. Fajna praca doktorancka. Niszowa rzecz, ale naprawdę uważam, że to idzie do przodu. No bo ja tak widzę, że coraz więcej tych szkół prywatnych powstaje. To jest i coraz więcej jest chętnych, naprawdę. Bo ludzie też widzą, że naprawdę to nie jest aż takie drogie, a z drugiej strony no po prostu jakość to jest zupełnie. Tak. No. Świetnie. Słyszę jakiś pogłos. Pani Marlena pisze, pozdrawiam panią Marlenę bardzo serdecznie, że może będzie pisała pracę o szkole Jagiellońskiej. Tak, ja bardzo chętnie tutaj, jeśli chodzi o pisanie różnych prac naukowych, to chętnie pomogę, bo myślę, że to też jest ważne. Tutaj ta perspektywa naukowa, bo wiecie, na żadnych studiach, naprawdę na pedagogicznych to w ogóle, to jest tylko perspektywa pedagogiczna, nie ma żadnego, właściwie, no nie, no już o studiach pedagogicznych to też nie będę mówić. W każdym razie nie ma takich miejsc, w których rzeczywiście można by było rzetelnej rzeczy dowiedzieć się na temat tego, jak te szkoły funkcjonują. Także takie zapraszam, też chętnie pomogę w pracach. Super. A ja polecam bardzo panią Marlenę, bo to jest osoba bardzo solidna, rzetelna i o bardzo bogatym doświadczeniu, także jestem przekonana, że praca będzie bardzo interesująca i bardzo dobra. Zatem bardzo serdecznie dziękujemy, myślę, że nie będziemy wydłużać, mając też nadzieję, tak, i apetyt na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i chętnie się spotkam za rok, za dwa. Jak już będziemy funkcjonować z liceum, ciekawe, czy znowu takie perypetie nas spotkają. Ale jesteśmy przygotowani teraz już, także będzie dobrze. Super. Zatem do usłyszenia, mam nadzieję, w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy, już teraz, wtedy już z kolejnym gościem. Zatem dziękujemy gorąco. Dzięki bardzo. Dzięki.